tym dniu z inicjatywy Teatru Alkor Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka będziemy mieli zaszczyt odsłonić tablicę. Ale nim to się stanie, pozwolą Państwo, że teraz, kiedy już się wspólnie wszyscy widzimy, powitam pana ministra Marka Michalaka, rzecznika praw dziecka. Pana prezydenta Włodzimierza Paszyńskiego. Jak słyszeliśmy, przedstawicieli ministerstw, ministra edukacji narodowej i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Serdecznie witamy. I zapraszam teraz do przeczytania kilku słów, które napisała do nas pani prezydent, pani małżonka prezydenta Anna Komorowska, jako że jest przewodniczącą Komitetu Honorowego Obchodów Roku Korczakowskiego. Do uczestników odsłonięcia tablicy upamiętniającej ostatnią siedzibę Domu Sierot Janusza Korczaka. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że staraniem Teatru Lalka i Polskiego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka zostaje dziś odsłonięta tablica, która ma upamiętnić miejsce, z którego stary doktor razem ze swoimi współpracownikami i wychowankami wyruszył w ostatnią drogę na Umszlakplac. Wydarzenie to wpisuje się w przedsięwzięcia związane z obchodami roku Janusza Korczaka. Jestem przekonana, że wszystkie one przyczyniają się do promocji i szerzenia wiedzy o pedagogu, wychowawcu i lekarzu o wielkim sercu, który czuł jak dziecko, a myślał jak stary doktor. Korczakowska idea szacunku dla dziecka, jego podmiotowości i godności jest mi szczególnie bliska. Z tym większą radością przyjęłam godność przewodniczącej Komitetu Honorowego Obchodów Roku Janusza Korczaka w Polsce. Uważam, że należy zawsze pamiętać, że dziecko jest człowiekiem i że od nas zależy, aby życie dzieci było pełniejsze i bardziej radosne. Wszystkim osobom związanym ze Stołecznym Teatrem Lalka i Polskim Stowarzyszeniem imienia Janusza Korczaka pragnę przekazać serdeczne gratulacje i podziękowania za tę cenną inicjatywę, dzięki której pozostanie na zawsze ślad w Warszawie po ostatniej siedzibie Domu Sierot Janusza Korczaka. Anna Komorowska. I dziś prosimy pana ministra Marka Michalaka i pana prezydenta Włodzimierza Paszyńskiego w towarzystwie Wiktorii o odsłonięcie pamiątkowej tablicy latawce Janusza Korczaka.
Chciałbym też takie gorące słowa podziękowania pod adresem prezesa Stanisława Kowalskiego, prezesa Fundacji Dążyć z Pomocą, który po prostu sfinansował, podjął decyzję, że i przeznaczył kwotę na projekt i wykonanie tablicy. Dziękuję pięknie. Bardzo powiem Państwu, że jesteśmy absolwentami tej samej uczelni, tego samego wydziału. Panie prezesie, bardzo, bardzo dziękujemy. Wobec pana by to się nie dało. Nie dałoby rady.